Kochani, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Jestem niezmiernie wdzięczny mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że mogę tu dzisiaj stać i mówić o Jego wielkiej łasce i miłości. Bo gdyby nie miłość Boga do człowieka, na pewno ja bym tu dzisiaj nie stał. Ale to, że tu jestem, świadczy o tym, że Jezus żyje, ma wszechpotężną moc i przyszedł na ten świat, aby, jak mówi Słowo Boże, szukać i zbawić to, co zginęło. Kochani, może krótko powiem, że moim wielkim szczęściem było to, że miałem wierzącą matkę, która była wierzącą, nie z nazwy, bo dzisiaj z nazwy to wszyscy są wierzący, ale ona znała żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Ona w tych trudnych czasach, kiedy żyła przed wojną, w czasie wojny, czytała Słowo Boże, modliła się i mnie jako najmłodszemu opowiadała o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości do człowieka. Wiedziała, że nic nie może mi dać, ale jednocześnie znała, że największy skarb, jaki matka może dać dziecku, to zaszczepić miłość do Boga. Miłość do Jezusa. I tak w modlitwie mnie poruczała, często opowiadała mi historie biblijne o Bożej miłości. I jako taki chłopak mały, wszystko mi się to nawet bardzo podobało. Snułem różne wielkie plany, bo to, co mówiła, było prawdą. I tak to przyjmowałem. Ale kiedy nastał okres lat młodzieńczych, kiedy człowiekowi się wydaje, jestem już taki mądry, bo mam 16 lat, 17, a świat otwiera podwoje i kusi różnymi rzeczami, mnie się też wydawało, że właściwie to tak nie trzeba być tak blisko Boga. Wystarczy, że człowiek sobie napisze pewien scenariusz, nie będę pił, nie będę palił, będę uczciwie postępował i jakoś przez to życie przejdę. I to było moje wielkie nieszczęście, bo do pewnego czasu mi się to udawało, że to życie prowadziłem w opinii ludzkiej takie dość porządne. Ale grzech, który był w sercu, nie był wyznany i to zło coraz więcej się panoszyło w moim życiu. Kiedy przyszedłem z wojska, wkroczyłem w takie to młodzieńcze życie, w tym środowisku, w którym byłem. Dziewczyny częstowały wódką, chociaż się broniłem, ale mówiły, no co to za kawaler po wojsku, żeby nie wypił. Tak właściwie pierwszy raz zostałem skuszony pół kieliszkiem słodkiej wódki. Nie smakowało mi to, ale żyłem w tym środowisku i wszystko się zaczyna od małego rzeczy. Nigdy diabeł nie postawi człowiekowi wchodzące w życie, wypij duszkiem pół litra wódki, ale wypij sobie małe piwo, wypij sobie lampkę szampana, wypij sobie mały kieliszek. Jeśli człowiek to uczyni, to potem już to idzie lawinowo. I tak to się właściwie u mnie zaczęło, że ten problem narastał potem coraz bardziej. Że to był czas gierkowski, było takie ciche przyzwolenie w zakładach pracy na picie, że była okazja, to wszędzie się tak piło. Ja nie miałem żadnej mocy i siły, aby nie dać się skusić i tak się właściwie pogrążałem. W tym czasie już mojej mamy nie było, bo zmarła, kiedy miałem niecałe 18 lat, za rok ojciec i tak właściwie sam chciałem iść przez to życie. Ale kochani, największym nieszczęściem jest życie bez Boga. To jest tragedia człowieka. Tak jak każda rzecz została przez Boga stworzona w oznaczonym celu, oznaczony cel ma pokrzywa, czy rumianek, czy każdy ptaszek do jakiegoś celu został przeznaczony. Tak, kochani, człowiek został przeznaczony jako korona stworzenia do życia z Bogiem. I takie jest Boże przeznaczenie dla każdego z nas. Ja o tym nie wiedziałem i podążałem własną drogą, bo mi się wydawało, jakoś sobie w tym wszystkim poradzę. Kiedy pobraliśmy się
z żoną, z wielkiej miłości, chciałem dobrze żyć. Ale jeśli na drodze życia małżeństwa jest alkohol, to żadnymi siłami człowiek nie potrafi sobie dać rady. Bo za wódką nigdy nie stoi Bóg, za wódką stoi moce ciemności, którego przedstawicielem jest szatan, który, jak mówi Ewangelia, przyszedł na ten świat, aby zabić, zatracać, aby zniszczyć człowieka. I tak to się pogrążało. Najpierw były napomnienia w domu, potem był płacz. A ja przyrzekałem, że już się poprawię od pierwszego, od nowego roku, ale to wszystko były tylko czcze. Jakieś takie ludzkie myślenia i marzenia. A najwięcej, kochani, płakałem i było mi strasznie przykro, jak te moje dzieci, które tak bardzo kochałem, odsuwały się ode mnie i byłem bezradny. I wtedy często sobie przypominałem, że w tych najtrudniejszych chwilach życia mojej mamy, kiedy było bardzo ciężko, kiedy często nie było w czasie wojny co jeść, ona klęczała na kolanach i wołała do Boga o pomoc. I Bóg zawsze przychodził z pomocą. Bóg jest dobrym Bogiem, nigdy nie otrącę. Kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę precz, tak mówi Słowo Boże. I tak właściwie się zastanawiałem, co robić, jak z tego wszystkiego wyjść. Koledzy mówili, nie przejmuj się, tak dzisiaj świat idzie, wszyscy tak żyją. Wszyscy ci koledzy, którzy mi tak radzili, nie dożyli nawet 50 lat, albo zginęli tragicznie, albo marskość, albo wylew. Ja dzięki Bożej łasce, przeszło 30 lat temu, kiedy Jezus stanął na drodze mojego życia, kiedy Mu powierzyłem moje życie, jestem wolny. Kochani, zostaliśmy zaproszeni na taką ewangelizację w kościele. Właściwie poszliśmy tam, nie wiedząc, co to będzie, ale to był czas mojego nowego narodzenia, kiedy rozległy się takty tych wspaniałych pieśni, które ten zespół tam śpiewał. Wtedy coś pękło we mnie. Trzymając się za ręce z żoną, płakaliśmy. A szczególnie ja płakałem nad swoim losem, że chciałem dobrze żyć. Chciałem być uczciwy, chciałem być dobry. Ale nie potrafiłem. I kochani, wtedy tak jak umiałem w prostych słowach, Panie Jezu, ratuj, zlituj się nade mną. To była modlitwa szczera do Boga. W psalmie 145 jest taki werset. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Kochani, wtedy Jezus dotknął mojego życia, przyznał się. Nie uczynił tego fizycznie, ale On jest duchem. On słyszał, widział szczerość mojego serca i przemienił moje życie. I od tego czasu wszystko się zmieniło. Objąłem żonę i powiedziałem, zobaczysz, ja już nigdy nie będę pił. Takie prorocze słowa Bóg włożył w moje usta. I w poniedziałek przyszedłem 15 minut po pracy. We wtorek to samo, w środę. Zdumienie było wielkie w domu. Żonie się może wydawało, no, jakiś przypadek. Ale kiedy widziała, że pierwszy raz składam ręce do posiłku i dziękuję Bogu za pokarm, a wieczorem widziała mnie klęczącego przy łóżku, czytające Słowo Boże, widziała, że to nie jest w ludzkiej mocy, że to człowiek nie potrafi, że to jest Boża ingerencja. Kochani, Pan Jezus nigdy nie poprawia życia. Pan Jezus przemienia życia. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Od tego czasu wszystko się diametralnie zmieniło. Na miejsce obaw, łez, pokój, radość i zmienione, świadome życie.
Jakże wdzięczny jestem, kochani, mojemu Panu. On to uczynił za darmo. Pomyślmy sami, jak wiele trzeba diabłu zapłacić, żeby zniszczyć życie. Jaki haracz trzeba mu zapłacić w postaci pieniędzy wydanych na wódkę, na papierosy, na narkotyki. Jakby to zesumował, ile dziesiątek tysięcy, to diabłu trzeba zapłacić, aby człowiek miał wolność. A wolność, którą daje Pan Jezus, jest za darmo. Ale jedną trudną rzecz trzeba zrobić. Złamać moje ja i powiedzieć: Panie Jezu, ratuj. Nie tak łatwo stara natura do tego. A Ty sobie dasz rady, Ty jesteś mądry, a co się tam będziesz uginał przed kimś? Łaski bez, dasz sobie rady. I tak się wszystko zmieniło. Potem te pieśni mnie tak niesamowicie pociągały, że przez 2 tygodnie śpiewałem te pieśni. Potem z Karolem założyliśmy zespół, kwartet taki, śpiewaliśmy przez 20 lat razem, aby ludziom śpiewać o dobrej łasce, o Bożej miłości, aby ludziom wskazywać na tego, który może pomóc, na Jezusa Chrystusa. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu, że On mnie uratował, że nakreślił mój cel mojego życia. Moja mama tego już nie dożyła. 23 lata po jej śmierci przyszedłem do Jezusa. I to jest to najważniejsza decyzja w moim życiu. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę zrobią. Co z tego, że co zdobędziemy, to zdobędziemy, tam będziemy, jak jesteśmy przeznaczeni do życia z Bogiem. Z czym kiedyś staniemy przed Bogiem? Czy z własną sprawiedliwością? Czy z własną mądrością? Dziękujmy Bogu za czas łaski, że wielu jeszcze może przyjść do Jezusa. Dziękuję Bogu za to spotkanie, że wielu dana jest szansa, aby zmienić życie. Że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Także jestem Bogu wdzięczny, że On żyje, że ma moc. Zmieniło się wszystko w moim domu. Wykształciliśmy dzieci. Wnuki są własnością Jezusa Chrystusa. Stanowimy dobrą rodzinę, bo wszystko, co diabeł zniszczył, Jezus naprawił. Ale decyzja należy do nas, czy my chcemy, czy pragniemy innego życia. Bóg dał nam wolną wolę i nikogo nie zmusza do niczego. Ja jeszcze jedno takie słowo chcę powiedzieć. W Psalmie 107 jest takie słowo. Dzisiaj wiem, że to była przyczyna mojego upadku. I przyczyna wielu może z nas, którzy jeszcze są z dala od Boga. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się Słowu Bożemu i pogardzili Radą Najwyższego. Bóg nam zostawił w testamencie Słowo Boże, ale decyzja, czy my to będziemy czytać, czy my przyjmiemy, należy do nas. Jeśli człowiek tym pogardzi, odrzuci Radę Bożą, musi być związany różnymi nałogami, ciemnością, mocami diabelskimi. Ale szczęśliwy człowiek, który może przyjąć Bożą radę, może przyjąć Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Kochani, abyśmy wszyscy mogli poznać i zaufać temu, który nas kocha i miłuje, Jezusowi Chrystusowi, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jemu niech będzie chwała, Jemu niech będzie cześć, bo On wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I chwała Mu za to. Amen.